To jest bardzo uproszczona kanwa, która pomaga przemyśleć wszystkie kluczowe elementy biznesu, taką można powiedzieć taką syntezę pomysłu na to, czym ten nasz biznes konkretnie jest, czym się zajmuje, jaki jest na niego pomysł. Taki model na przykładzie Ubera. Propozycja wartości, którą dostarczamy rozwiązuje bardzo istotny problem tej grupy? Czy taki sobie problem? Jakbyśmy porównali trzy skale problemów. Swędzi mi ręka, potem Trochę mnie boli lewe kolano i utykam, a potem prawe mnie boli tak, że nie jestem w stanie chodzić. Który problem rozwiązujecie? To jest segment non stop bombardowany marketingiem i sprzedażą. Na przykład e-commerce jest takim segmentem. Jeżeli ktoś z Was wymyśli sobie, żeby docierać teraz do e-commerce'u, to musicie mieć świadomość, że tutaj e-commerce napisało sobie bazylion firm. Zrobimy taki marketing, żeby ich zarazić tą koncepcją. Świetnie. Jak? No różnie, będziemy TikToki robić, filmy na YouTube, różne rzeczy. Wszyscy chcą gadać z prezesami, ale nie każdy ma temat, na który prezes chciałby z wami porozmawiać. I trzeba to na poziomie modelu biznesowego sobie rozkminić. Kanał napędzają. Sellwise. Doradztwo i szkolenia w sprzedaży oraz marketingu B2B. Adwise. Agencja marketingu B2B. Hirewise. Rekrutacja specjalistów oraz dyrektorów. I Let's Automate. Automatyzacja procesów biznesowych. Więcej znajdziesz na wisegroup.pl. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym opowiadam o trudnych biznesowych zagadnieniach w zrozumiały sposób. W dzisiejszym materiale odpowiemy na pytanie, kto tam hałasuje za kotarą. Yy, jeszcze raz. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, które jest mi zadawane na Instagramie, a ja na owym Instagramie, który gdzieś tu widzicie. Obiecałem, że na to pytanie odpowiem, więc przyszedł na to czas a mianowicie jak stworzyć firmę, która zarabia? Bardzo często zdarza nam się widzieć firmy, które dają pracę właścicielowi, ale nie zarabiają per se i często ta Płaca za pracę właściciela jest mocno rynkowa, bądź podobna do tego, co by zarobił jako bardzo dobry specjalista gdzieś na rynku. Więc chciałbym dzisiaj rozkodować, na jakie elementy biznesu zwracam uwagę, żeby stworzyć bądź kupić w moim przypadku firmę, która po prostu w przyszłości bądź teraz będzie zarabiać. Tyle. Dobra, dobra obietnica dla odcinka? Mam nadzieję, że tak. Zachęcam Was do obejrzenia części merytorycznej. Dobre to było? No dobrze. Ja wiem, że każdy z Was by chciał usłyszeć yy, przepis. To znaczy, przepis zrób to i to, a Twoja firma będzie dużo zarabiać, ale oczywiście tego typu przepisy nie istnieją. Jeżeli do dzisiaj nie odnaleziono yy, jednoznacznych czynników, które wpływają na wzrost firm, to myślę, że jeszcze chwilę nam zejdzie, żeby je jednoznacznie określić, albo zrobić z tego przepis, który wypluje chat GPT, żeby zrobić. Wyzyskowną firmę, to zrób te trzy rzeczy. Każda z tych obszarów do posiadania zyskownej firmy jest gdzieś tam z obszaru prawdopodobieństwa, ale znając wiele różnych elementów w biznesie, które składają się na to, że firma jest zyskowna, możemy starać się wysyntetyzować: wysy wysy wysyntetyzować. Wysyntetyzować. Te najważniejsze. Tak, mam nadzieję, że rozumiecie. I teraz, zanim się za to zabierzemy, musimy pogadać sobie o biznes model Canvas. Ja wiem, że nie fajnie jest się uczyć, ale czasem trzeba. A mianowicie, co takiego miał na myśli pan Ostenwalder? Osterwalder, Osterwalder, Osterwalder. Dasz radę to pociąć? Co takiego miał na myśli, kiedy projektował biznes model Canvas, który część z Was być może zna. Ci, którzy nie znają, zaraz poznają. Spójrzcie, to jest bardzo uproszczona kanwa która pomaga przemyśleć wszystkie kluczowe elementy biznesu, taką, można powiedzieć, taką syntezę pomysłu na to, czym ten nasz biznes konkretnie jest, czym się zajmuje, jaki jest na niego pomysł. Za moment wam pokażę przykład. Natomiast ja najpierw każdy model biznesowy zaczynam analizować od tego T, te. o jest moje zboczenie, to znaczy patrzę najpierw, jaką propozycję wartości nasz biznes planuje wnosić w życie naszych klientów, następnie Jaki jest pomysł na strumienie przychodu? Z czego będziemy zarabiali? Czy będziemy zarabiali abonamentowo? Z jakich usług bądź z jakich produktów? Za co klient będzie nam płacił? To jest, też, to jest też ciekawe pytanie: za co klient będzie nam płacił w kontekście udostępniania tej wartości? Za czas, za wyniki to też jest odpowiedź, którą warto sobie postawić. Czy za dostawy, czy za. Indeksy poszczególne, następnie koszty. Jak wiele z tych kosztów to są stałe koszty, jak wiele tych kosztów to są koszty zmienne, na co konkretnie się składają, ile nasz kosztują poszczególne aktywności, do których za moment przejdę. I to jest pierwsza część modelu biznesowego. Druga to jest ta prawa strona, która jest Bardziej o tym, czy rynek potrzebuje tego, co my sprzedajemy, i tak macie tutaj segmenty klientów, do kogo będziemy docierali jako firma. Następnie, jakie relacje planujemy mieć z tymi klientami, czy ktoś tam będzie jeździł, rozmawiał z nimi jeden na jeden, będą mieli opiekuna, czy to będzie jakiś self-service, będzie to zautomatyzowane, czy w jeszcze inny sposób będziemy z nimi pracować, jakoś im dosprzedawać, nie wiem, ktoś będzie się nimi opiekował, to wszystko jest do ustalenia. I kanały, którymi do tych klientów dotrzemy. To znaczy, czy to będziemy marketingowo, czy będziemy na targi jeździć, czy tutaj negarz będzie siedział na kanale i opowiadał coś na filmach. To jest element właśnie kanału, w którym planujemy dotrzeć do tych segmentów. I po lewej, to znaczy jak już wiemy, że rynek będzie potrzebował, to jak my to dostarczymy? Kto jest naszym kluczowym partnerem w tej całej imprezie? Czy mamy jakiś kluczowych dostawców? Czy mamy jakiś kluczowych współpracowników, od których zależy będzie nasz produkt czy usługa? Czy jakieś firmy, które wpływają bardzo mocno na to, jak my działamy, czy jesteśmy z kimś bardzo mocno powiązani na poziomie samego głównego krwiobiegu naszego biznesu. Następnie, główne aktywności, które podejmujemy, żeby tą propozycję wartości dostarczać do tych klientów, w dużym uproszczeniu mówiąc, zarówno na poziomie wytwarzania produktu, jak i marketingu, no i nasze kluczowe zasoby, takie jak czas, pieniądze, być może potencjał intelektualny. Czy cokolwiek innego, co jest zasobem i może być dla nas niezbędne. I teraz uwaga: to nie jest z mojej perspektywy narzędzie do budowania strategii. To jest bardziej narzędzie do szybkiej dyskusji na ten temat, być może do warsztatu z, z ludźmi w zespole. Tutaj możecie zobaczyć taki model na przykładzie Ubera i widzimy value proposition, że łączymy kierowców z ludźmi zawsze i wszędzie, różne poziomy usługi, najprostsza, najprostsza rzecz, low cost luxury, mały koszt luksusu i zarabiasz pieniądze kiedy chcesz i tu widać, że jednymi ludźmi, do których docieramy są kierowcy, ale drugimi ludźmi są ludzie, którzy jeżdżą z tymi kierowcami. To pewnie wiecie. Relacje mamy na poziomie rating systemu. Kanałem jest nasza aplikacja. Tutaj płacimy za kilometr albo mile. Search pricing, nie wiem co to znaczy, pewnie jakiś czas czekania. Następnie tutaj payment processor, map companies, inwestorzy też są bardzo istotni w Uberze. Generalnie, jak wpiszecie sobie business model canvas example w Google, to tych przykładów wyskoczy Wam bardzo długo, żebyście łatwo mogli zrozumieć o co z tą kanwą modelu biznesowego do końca chodzi. I teraz. Chciałbym Wam opowiedzieć o pytaniach, które ja zadaję sobie zanim wejdę w biznes, zanim go stworzę, bądź zanim go kupię. I teraz to są te pytania, do których do które zadaję sobie zawsze. Część z Was wie z Instagrama, że mam swój magiczny Excel, który to gromadzi. Niestety w ramach tego odcinka nie mogę Wam go dać, zbyt długo na niego pracowałem, jest on dla mnie zbyt cenny, ale dam Wam największe smaczki, największe rzeczy, które być może sami jesteście w stanie sobie Połączyć i na przykład stworzyć do tego własną punktację w Excelu bazującą na waszym celu. Jaki jest mój cel? To nieważne, zachowam to dla siebie. Natomiast dam wam narzędzia do bądź sposoby, bądź pytania, które pomogą wam odpowiedzieć na to, czy ten biznes będzie zyskowny. I zacznijmy od propozycji wartości. Pierwszym pytaniem na liście jest, na ile jesteśmy pewni, że dla tej grupy docelowej jest to? Rzeczywista propozycja wartości. Czy mamy na to jakieś dane, pewność, czy ktoś to przeeksperymentował. Jeżeli na przykład wymyśliliśmy, że kierowcom dostarczymy taką aplikację, która coś zrobi trochę lepiej niż Uber, dla przykładu, to jaką mamy pewność, że kierowcy tym trochę lepiej, przepraszam, że ci do driverzy, nie driverzy, ludzie, którzy będą jeździć, pasażerowie, o, że się tym w ogóle przejmą. Czy to, że my robimy tą dodatkową rzecz w tej aplikacji, to jest nasza fanaberia? Czy rynek rzeczywiście potrzebuje tej propozycji wartości? Czy ma ten problem, o którym mówimy? Bardzo istotny punkt. Bo jak nie wiemy, to trochę trzeba jeszcze spędzić czasu, żeby się dowiedzieć. Niek niekiedy wydaje się często na świecie miliony i setki milionów, żeby się dowiedzieć, że ta propozycja wartości to była wydumana i w sumie to nikt tego nie potrzebuje. To się tak ładnie nazywa product market fit, się o tym mówi na rynku. Drugie pytanie, które ja sobie zawsze zadaję, Ile firm dostarcza tą samą bądź bardzo podobną propozycję wartości? I to jest mój konkretny czynnik rozkminy. To znaczy, jeżeli ja mam stworzyć firmę, która konkuruje na rynku, na którym daną propozycję i działa ogólnopolsko, bo to jest ważne, daną propozycję wartości taką samą bądź podobną dostarczają tysiące innych firm, to ja nie chcę. To najprawdopodobniej będzie bardzo duża konkurencja cenowa. I najprawdopodobniej ten biznes będzie znacznie trudny w rozwinięciu. W... Znacznie bardziej wolę włożyć więcej wysiłku, żeby poeksperymentować z propozycją wartości i stworzyć, być może, coś trochę nowego, bo to daje mi znacznie większą y, możliwość zachowywania na przykład marży na przyszłość. Bardzo istotny punkt. Trzecie pytanie: Na ile trudne będzie dowożenie tej propozycji wartości wraz ze wzrostem skali? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo na przykład. Propozycja wartości Sellwise, naszej firmy doradczej sprowadza się do tego, że klient zamiast zatrudniać specjalistów, którzy są bardzo drodzy u siebie wewnątrz, ma do nich dostęp u nas i nie płaci za nich 100% kwoty tylko jakąś część. I teraz to też mityguje drugi problem, że czasami tacy specjaliści na przykład nie chcą pracować w firmie klienta bądź nie mają pracy na pełen etat, a u nas taki konsultant 1, drugi, trzeci, 4, 5 mogą razem współpracować u klienta. I każdy z nich może tam pracować na przykład dzień bądź pół dnia, bądź dwa dni, w zależności od tego, ile jest potrzebne. I teraz na ile jest to prosta propozycja wartości w utrzymaniu przy rozwoju dużym skali? Ono jest bardzo trudna, dlatego że musimy dorekrutowywać cały czas ludzi. I wise jako takie nie jest zaprojektowane jako biznes o dużej skali, bo po prostu trudno będzie nam utrzymać te propozycje wartości przy bardzo rosnącej skali biznesu. To jest do wymyślenia, tak jak na przykład Uber, czy wszystkie Sasy, bądź większość Sasów, nie musi się tym przejmować, bo wraz ze wzrostem skali wartość zawsze będzie taka sama, ponieważ dostarczamy to na poziomie technologii, mają znacznie łatwiej, ale to jest trzecie pytanie na poziomie propozycji wartości. Potem kolejne. Jak tworzenie tej propozycji wartości wpływa na strukturę kosztów? I To jest bardzo ciekawe. Czy każdy nowy klient zwiększa moje koszty? Muszę coś kupić, żeby mu coś dostarczyć? Czy to są koszty Stałe i ja muszę nazbierać tyle klientów, żeby ta propozycja wartości mi się opłacała. To znaczy, muszę mieć określony wolumen klientów, żeby móc na tym zarobić, bo mam duże koszty stałe dostarczając tą propozycję wartości. I takim biznesem jest na przykład AdWise, w którym, żeby mieć tych specjalistów na miejscu i też dać propozycję wartości o tym, że mamy ludzi wewnątrz, a nie zewnętrznych kontraktorów, których nie znamy, trzeba byłoby ich nazatrudniać, stworzyć tutaj ogromną. Ogromne koszty stałe, i następnie odpowiednio nazbierać ludzi, którzy to docenią, i kiedyś ten biznes dopiero zaczął zarabiać. I nie zajęło to pół roku. Niestety, ale było to zaplanowane na poziomie modelu biznesowego. Bardzo, bardzo ważne pytanie, i dobrze o tym wiedzieć, czy jako inwestor, czy jako ktoś to taką firmę zakłada. Czasami warto sobie zadać pytanie, jaki będzie koszt wytworzenia tak zwanego MVP tej wartości. MVP to jest Minimal Viable Product, czyli najmniejszy wartościowy produkt. Czasami okazuje się, że struktura kosztów, i tak na przykład jestem inwestorem w platformie MITO, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów do firm na tzw. udziałowych w ramach tak tzw. crowdfundingu inwestycyjnego, mówiąc wprost, i tam. Platforma inwestycyjna jest właśnie tym MVP. Trzeba było bardzo dużo pieniędzy wydać, żeby ją stworzyć, zintegrować, zrobić ją lepiej niż mają zrobioną konkurencję, zanim ta propozycja wartości w ogóle powstała. I trzeba na poziomie modelu biznesowego mieć to zaplanowane, rozplanowane, chociażby na poziomie głównych zasobów. A niestety, bardzo często rozmawiając z kimś, czy w kogo firmę mam zainwestować, to okazuje się, że tych zasobów nie ma. Dokładnie rzecz biorąc przychodzi mi do głowy jedna firma, z którą kiedyś rozmawiałem, był to portal z ogłoszeniami o pracy dla handlowców, który... Miał świetną propozycję wartości wymyśloną, nawet dobrze mieli wymyślone revenue streamy, ale jak im powiedziałem, że nie mają zasobów, żeby to zrobić, to się na mnie bardzo pogniewali i powiedzieli, że mogą mi sprzedać udziały za bardzo drogo i mam się angażować tak jak ich wspólnik, gdzie tak naprawdę ja tych zasobów, które tutaj wniosłem, wnosiłem, było dość dużo i chciałem, żeby to one zagwarantowały dowiedzenie tej wartości. Niestety się nie dogadaliśmy, a projekt się rozpadł. Ostatecznie. Bardzo często o tym ludzie zapominają, licząc, że w jakiś sposób będziemy mieli szczęście, albo wytworzyć to samo, albo będzie łatwiej. Jeżeli policzyliście, że MVP wynosi tyle, pomnóżcie sobie to razy dwa, a preferably razy trzy, żeby to było bezpieczne. Kolejne pytanie. I ono jest, słuchajcie, kluczowe. Zapada bardzo często na początku działania firmy, a efekty swoje ma latami. Czy propozycja wartości, którą dostarczamy, rozwiązuje bardzo istotny problem tej grupy? Czy taki sobie problem? Jakbyśmy porównali trzy skale problemów. Swędzi mnie ręka, potem trochę mnie boli lewe kolano i utykam, a potem prawe mnie boli tak, że nie jestem w stanie chodzić. Który problem rozwiązujecie? Rozwiązujecie problem tego bolącego kolana, że nie da się chodzić? Rozwiązujecie problem tego lekko bolącego, czy tej swędzącej ręki? To jest analogia, której zawsze używam, Pozostaje przy niej, i teraz, który z tych problemów rozwiązujecie? Bo jeżeli rozwiązujecie problem bolącego kolana, super, to on zawsze będzie najpilniejszy. Budżety zawsze będą kierowane w waszą stronę, bo to jest pilny problem do rozwiązania. Jeżeli nie daj Boże, rozwiązujecie problem swędzącej ręki, to musicie mieć świadomość, że w czasach kryzysu, chociażby takich jak te, które są obecnie na wielu rynkach, ten problem, który wy rozwiązujecie, zawsze przegra z bardziej istotnymi problemami i również. Da się to zaprojektować na poziomie modelu biznesowego i odpowiedzieć sobie bardzo wyraźnie, czy ja się tego boję, czy nie, tej odpowiedzi, która padła. Idziemy dalej. Czy to przypadkiem nie jest, to się bardzo często zdarza, czy to przypadkiem nie jest propozycja wartości, która jest tak naprawdę propozycją wartości mojego kluczowego partnera, tylko do niej dołożyłem marżę? Ja wiem, że wielu oglądających to są dystrybutorzy i nie ma w tym nic złego, ale jeżeli jestem dystrybutorem. To powinienem dorobić do tego, co daje mój partner, dodatkowe punkty, które są propozycją wartości, i wziąć za to swój procent i dostarczyć to do rynku. Ale bardzo często się okazuje w różnych miejscach, które mam okazję widzieć, że tak naprawdę to, co robi firma, to dorzuca procent do tego, co robi inna firma i sprzedaje tym klientom, czyli jest tak naprawdę firmą sprzedażową-marketingową. Nie dokłada żadnej wartości do produktu, który sprzedaje, co jest bardzo trudne. Na przyszłe lata, bo może się okazać, że ten biznes będzie świetnie szedł 2, 3, 4, 5 lat, ale w szóstym roku ten partner się kapnie, że może to sam dostarczać, bo jest erozja marży na całym rynku. Weźmie sobie ten procent do siebie jednocześnie skreślając całą operację biznesową. Prosty, ale wcale nieprosty punkt. Bardzo warto się nad nim zastanowić i się do niego przyłożyć. Idziemy dalej. Źródła przychodów to jest bardzo ciekawe. Czy klient, do którego trafiam, jest hmm, będzie płacił nam raz, czy długoterminowo. Czy to jest tak, że raz pozyskany klient będzie stale generował przychód, czy raz pozyskany klient będzie mógł rosnąć w czasie, czy raz pozyskany klient yy, po prostu odejdzie? Czy jesteśmy w stanie drugie pytanie pobierać od tego klienta abonament na cokolwiek, bo to znacznie ułatwia skalowanie czy rozwój firmy. W związku z tym pierwsze pytanie: czy ten klient będzie jednorazowy, czy będzie mógł rosnąć w czasie? Drugie pytanie: czy da się pobierać od niego pieniądze w formie abonamentu, bo to znacznie ułatwi nam rozwój. I tak na przykład biznesy, które w moim przypadku są abonamentowe, są i znacznie bardziej rentowne od tych, które nie są abonamentowe, i jednocześnie znacznie łatwiej się je rozwija na poziomie przychodu, na poziomie wolumenu klientów, na każdym innym poziomie. Jest znacznie łatwiej. Tutaj na przykład biznesem, który nie ma abonamentu, jest Hirewise. Trudno jest nam sprzedać rekrutację w, w abonamencie. Być może jeszcze nie potrafimy tego robić, być może dopiero się nauczymy. Natomiast Hirewise, ze względu na to, że, yy, że tak jest, trzeba po prostu pozyskać rekrutację, sprzedać ją i ją zrobić, jest trudniejszy w rozwoju niż na przykład AdWise, który może działać na abonamentach z klientami, czy Sellwise, który może działać na abonamentach. I teraz co ważne, na poziomie tego, że my to wiemy. To z kolei trochę pomieszaliśmy w segmentach klientów, żeby docierać do segmentu rynku, który ma często tę potrzebę, żeby ten abonament bądź regularność spływania tego przychodu naprawić na poziomie modelu biznesowego w tym miejscu. I wciąż nad tym pracujemy, idzie nam coraz lepiej. Eee, czy są możliwe przedpłaty? Kolejne pytanie do Revenue Stream. Czy klienci są w stanie nam przedpłacać? Czy jest w ogóle kultura przedpłacania? Czy nie daj Boże, wymyśliłem, że dostarczam coś do segmentu klientów, którzy płacą w 60 dni, a tak naprawdę to w 90, więc ja tutaj w zasobach to powinienem mieć 2 miliony kapitału obrotowego, żeby w ogóle to obsłużyć na przykład. Niestety bardzo często się tak okazuje, a biznes zrobiony na przedpłacie jest nieskończenie prostszy w prowadzeniu i bardziej zyskowny najczęściej. Bo koszt kapitału, obsługi tego kapitału też jest wysoki niż biznes, który może działać na przedpłatach. I też czwarte pytanie: jak łatwo jest prognozować ten przychód. I tutaj nie wchodząc w technikalia, są rodzaje firm, w których jest znacznie łatwiej prognozować przychód i takie, w których niestety jest to utrudnione. My na przykład przychód Sellwise, czy w ogóle już całej grupy, jesteśmy w stanie prognozować na miesiąc do przodu z dokładnością plus, minus 2-3%, a na pół roku do przodu z dokładnością plus, minus 5-10%. Schodzimy już w kierunku 5%. Pozdrawiam naszą dyrektorkę finansową Oliwię. Dlatego, że biznes, którym jestem w stanie prognozować dość dokładnie Mój biznes sprawia, że znowuż tych zasobów, które muszę mieć, żeby obsłużyć ewentualną nieprzewidywalność tego biznesu, mogę mieć mniej. Jest to znacznie bardziej bezpieczne dla mojej firmy. Ale idziemy dalej. Koszty to jest ciekawy punkt, słuchajcie. Dlatego że e, co jest największym kosztem w ramach tych kosztów. Na, zazwyczaj są to koszty stałe, w firmach usługowych są to wynagrodzenia, a w firmach produktowych, które są handlowe, komersowe, e najczęściej jest to koszt zakupu. W firmach produkcyjnych jest to koszt e, e, towaru, który kupujemy, czy e, się mówi surowca, na przykład, który kupujemy, żeby to stworzyć. Natomiast ja chcę wiedzieć, jaka jest struktura tych kosztów i co się w nich zawiera. I czy jestem w stanie dostarczanie tej propozycji wartości? uzależnić od tego, czy te koszty mogą być zmienne, że jeżeli mam więcej klientów, to mam wyższe koszty, jeżeli mam mniej klientów, to mam mniejsze koszty. Jeżeli tak jest, to jest znacznie łatwiej prowadzić ten biznes. Jeżeli tak nie jest, to znowuż muszę wiedzieć, że osoba, z którą rozmawiam, ma to rozkminione na poziomie zasobów, żeby ewentualnie to znowuż obsłużyć. Tak jak w przypadku AdWise'u było potrzebne bardzo dużo kapitału, żeby żeby móc utrzymać tą strukturę kosztów, zanim liczba klientów nie będzie dostatecznie duża i żeby mieć już MVP propozycji wartości, żeby przetestować to, co robimy, jest sensowne. Niesamowity punkt i bardzo warto, mogę Wam powiedzieć, nie mogę Wam powiedzieć jak, ale mogę Wam powiedzieć, że bardzo mocno rozwiązaliśmy to w Sellwise jest to jednym z fundamentów tego, że ta firma rośnie i jest rentowna. Kolejną rzeczą w obszarze kosztów jest to, że ja bardzo dobrze lubię wiedzieć, jaki jest poziom kosztów stałych proporcjonalnie do prognozowanego przychodu. To znaczy, czy koszty stałe stanowią 50% przychodu, czy stanowią, nie daj Boże, 95% przychodu prognozowanego. To znaczy, tak naprawdę ten stosunek kosztów stałych do przychodu mi osobiście nie wiem, czy to jest ekonomicznie poprawne, natomiast mi osobiście daje to zrozumienie, ile będzie paliwa do wyprzedzania konkurencji w tym wszystkim. Jeżeli mamy plan na przykład taki, że koszty stałe to jest znaczna większość i wolumen jest niski to może się okazać co bardzo często się zdarza że pozornie duże firmy na przykład firmy o przychodzie 20 milionów rocznie dysponują na przykład 30 tysiącami rocznie na marketing co jest bardzo trudne żeby na przykład Konkurować z największymi graczami, którzy operują na znacznie większych budżetach, podchodzą do mnie małego gracza na rynku i mnie po prostu, po prostu miażdżą, bo mogą sobie na to pozwolić, najzwyczajniej w świecie. I teraz bardzo lubię biznesy, w których poziom tych kosztów stałych stanowi około 20-30% przychodu, a reszta to są koszty zmienne. Wiem oczywiście, że to może być trudne, niemożliwe, ciężkie i w przypadku moich niektórych firm również tak nie jest. Natomiast dbam o to żeby ten współczynnik kosztów stałych do przychodu był możliwie niski, często modyfikując dużo założeń strategicznych, często wydłużając runway rozwoju tego projektu, żeby on niekoniecznie rozwijał się tak szybko, ale żeby zachować to, to, to zdrowie, bo tutaj gdzieś pomiędzy tymi dwoma punktami pojawia się to nasze sławne cash flow i to, żebyśmy broń Boże nie upadli z tego powodu. Mogę wam powiedzieć, że we wszystkich naszych firmach pięciu Raz jeden zdarzyło się, że musieliśmy pożyczyć do tej firmy pieniądze na wynagrodzenia przez 5 lat prowadzenia firm, które zatrudniają ponad 100 osób i za 3 dni ta firma zwróciła po prostu jakieś tam duże, weszły nam wakacyjne opóźnienia płatnicze, więc warto mieć to na uwadze i mieć to rozkminione na poziomie modelu biznesowego, a nie martwić się tym dużo, dużo później. I ostatnie pytanie, czy w ogóle mamy zrozumienie, jakie będą potencjalnie koszty pozyskania klienta? I to akurat, kiedy ja rozmawiam z ludźmi jako inwestor, już pewnie zauważyliście, że prawie wszystkie te pytania ja mogę zadać jako inwestor w firmie, która do mnie przeszła, to akurat to pytanie daje mi zrozumienie, jak duże zrozumienie ma ktoś na temat sprzedaży i marketingu. To cofam Was do odcinka o koszcie pozyskania Lida, yy, gdzie bardzo mocno to wychodzi. Tutaj wiem, czy ten ktoś robił biznes wcześniej, czy nie do końca, i jak duże ma zrozumienie tego, ile mniej więcej te koszty potrafią wynosić. A czasem potrafią wynosić dość dużo. Więc czy jest to w jakiś sposób zaplanowane i ile wynosi też? Jaki jest stosunek kosztu pozyskania klienta do customer lifetime value, czy czyli jakby całkowitej wartości klienta? I na przykład niektóre sasy, wystarczy im, że koszt. Ży całe życie klienta wynosi na przykład 100 dolarów, a koszt pozyskania wynosi 50 czy 50%, to wciąż jest dobrze, ale w większości biznesów usługowych taki współczynnik by je po prostu najzwyczajniej w świecie zamordował, i to też trzeba o tym wiedzieć. I teraz uwaga: segmenty. To jest, słuchajcie, ciekawa dyskusja. I tutaj już wychodzimy z takich kluczowych rzeczy dla mnie, bo, bo jakbym zakładam, że wszystkie te rzeczy potrafią się zmieniać bardzo często i na bieżąco, trudniej. Pewnie zmieniać i modyfikować ten środek, to nie jest zawsze takie proste, dlatego to rozdzieliłem. Ale segmenty klientów. Pierwsze pytanie, ile tych klientów jest na rynku? Czy mówimy o tym, że dosieramy do, uwaga, 15 klientów, bo mamy i takiego klienta, który ma 15 klientów na całym świecie, potencjalnych, żeby było jasne, i dla nich robimy normalnie marketing, działanie co się ładnie nazywa account-based marketing, działania z tym związane. I e, ilu jest tych klientów? Czy na przykład tak jak my firm średnich, małych i dużych w Polsce jest po prostu bardzo dużo, czy ta pula tych przedsiębiorców jest bardzo niewielka, czyli na przykład mamy pomysł taki, żeby dla firm, to jest realny przykład, były aplikacje w Polsce, które pomagały jakby gromadzić procesy sprzedaży dla działów sprzedaży. Idea bardzo słuszna. Jak najbardziej, to znaczy będzie taka aplikacja, która dla przedsiębiorców pomoże tworzyć procesy i je zapisywać. No i fajnie. Tylko że nie przewidzieli tego, że przedsiębiorców, którzy tworzą i budują procesy małych, średnich i dużych, a bardziej małych i średnich, bo więksi mają swoje korporacyjne rozwiązania, to jest pewnie 0,001%, jak się okazuje. My jako Sellwise może za jakiś czas doprowadzimy do tego, że będzie 0,02, 00 zwiększymy to niezbyt dwukrotnie, ale to wciąż jest bardzo niewielkie grono firm, które tworzą i gromadzą procesy. No i Biznes się wywalił na tym życzeniowym myśleniu, że ta, ten segment to jest o wiele większy niż nam się wydawało. Tu się bardzo często wywalają pomysły biznesowe, że wychodzimy do segmentu, który wydawało nam się, że jest ogromny, i tutaj jest często błąd poznawczy, nie? No bo jeżeli ja mam taką potrzebę i ja tego potrzebuję, no to chyba wszyscy potrzebują. Okazuje się, że niestety tak nie jest. Potem, czy ten segment na pewno ma ten problem, który rozwiązuje propozycja wartości? To już wiemy, że trzeba zweryfikować, i bardzo często okazuje się, że nie. Trzecie pytanie, które ja bardzo lubię sobie zadawać, to jest segment non-stop bombardowany marketingiem i sprzedażą. Na przykład e-commerce jest takim segmentem. Jeżeli ktoś z Was wymyśli sobie, żeby docierać teraz do e-commerce'u, to musicie mieć świadomość, że tutaj e-commerce napisało sobie bazylion firm ci którzy sprzedają rozwiązania automatyz automatyzujące do marketingu. Wszystkie agencje marketingowe, jakieś firmy, które wysyłają paczki, dostarczają pakowania, budują hale magazynowe, budują e-commerce, y, robią wszystkie usługi dla pracowników, jakieś welbingowe i tak E-commerceowi da się sprzedać prawie wszystko i naprawdę tłok jest tam ogromny. I Ja lubię sobie zadać pytanie, czy dosieramy do rynku, na którym jest ogromny tłok? Następny, czy ten segment, do którego docieramy, jest w dobrej kondycji, tak finansowej, jak i ogólnoprawnej, ekonomicznej, nawet szerzej patrząc niż tylko kondycja finansowa bieżąca samego docelowego segmentu, czy cokolwiek wiemy o tym, co z tym segmentem będzie się działo. Tak na przykład miałem okazję pracować z segmentem klientów agencji, dostarczając im druk wielkoformatowy. I teraz okazuje się, że te agencje z roku na rok potrzebowały coraz mniej druku wielkoformatowego, bo nośników cyfrowych zaczynało być coraz więcej i co w dużej mierze utrudniało pozyskiwanie klienta, utrudniało całą resztę. Tak prosty błąd i też firma, która nie wyłapała na czas tego, że należy zmodyfikować naszą propozycję wartości, bo warunki rynkowe się zmieniają. To jest też bardzo istotne. Następnie, czy. Koszty, które planujemy, że ci ludzie zapłacą, nawet napiszę koszty, to czy oni są je w stanie wydać tak o, spod lewego palca? Czy to są bardzo duże kwoty i trzeba mieć budżet roczny, czy oni muszą to planować, czy też nie? Z mojej perspektywy najprościej jest dostarczać usługi naprawiające kolana, które uniemożliwiają chodzenie, no bo wtedy te pieniądze zawsze się znajdują. Ale jeżeli sprzedajemy coś, co trzeba budżetować, co jest długotrwałe, no to znowu trzeba to zaplanować na poziomie zasobów, żeby móc to obsłużyć, i to wcale nie jest tak oczywiste. I ostatnie pytanie. Czy osoba, do której chcemy docierać w tym segmencie, będzie chciała z nami gadać o tej propozycji wartości? Czyli, na przykład, czy jeżeli mamy pomysł, że docieramy, będziemy taki soft do montowania procesów dostarczać, to czy prezes, który jest tutaj rozpisany, to czy on naprawdę będzie chciał o tym gadać? W tym segmencie, do którego docieramy, oczywiście. Jeżeli są to duże firmy, ja nie wiem. To wy musicie wiedzieć, ale bardzo jasno musicie sobie odpowiedzieć, czy aby na pewno ta osoba, do której docieramy, będzie chciała z nami gadać na temat tych rzeczy. To znaczy, wszyscy chcą gadać z prezesami, ale nie każdy ma temat, na który prezes chciałby z wami porozmawiać. I trzeba to na poziomie modelu biznesowego sobie rozkminić. Naprawdę warto. I to tyle. Teraz powinno nam pójść już prościej. To znaczy relacje z klientami. Czy mamy pomysł na to, jak utrzymywać z nimi relacje? To znaczy, jaki jest ten segment? To jest duży korporacyjny segment. Musimy mieć tutaj człowieka, który to obsłuży. Czy to są mali klienci i mamy pomysł, że to się będzie działo automatycznie? Czy na jakiegoś maila nam będą wysyłali? Warto sobie na to odpowiedzieć. Jak z nimi utrzymamy relacje? Drugie pytanie. Jak obsłużymy rozwój tych klientów? W jaki sposób będziemy ich rozwijać? Tych tutaj. Jak już do nas dołączą, to jaki mamy pomysł, żeby się rozwijali? I jak już do nas dołączą, to jaki mamy pomysł, żeby robić im obsługę klienta, czyli rozwiązywać ich bieżące problemy? Co konkretnie będziemy robić, żeby to się wydarzyło? Kolejny obszar kanały. No i tutaj, słuchajcie, zabawy jest to niemiara. Ja dokładnie rzecz biorąc, tak w ogóle kupuję firmy bądź inwestuję w firmy, w których ja mogę być kanałem, po prostu no bo ludzi, podcast, ludzi słuchających podcast, czy ludzi tutaj jest bardzo dużo i jeżeli trafiam na firmę, w której jestem w stanie zabrać cały ten problem albo jego większość i go obsłużyć, no to świetnie, wnoszę ogromną wartość jako inwestor. Natomiast dla tych z was, którzy tego nie mają, też mogą oczywiście poszukać inwestora, który taką wartość w waszej branży da. Natomiast ogółem, jaki mamy plan na pozyskanie tych klientów? I słuchajcie, tutaj dyskusja z przedsiębiorcami bywa, naprawdę ciekawa, dlatego, że większość tych rzeczy, które oni tutaj opowiadają, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, czyli na przykład będziemy dzwonić po nich i oni będą u nas kupować, albo będziemy, zrobimy taki marketing, to jest często o to, to, to chyba słyszę najczęściej. Zrobimy taki marketing, żeby ich zarazić tą koncepcją. Świetnie. Jak? No, różnie. Będziemy TikToki robić, filmy na YouTubie, różne rzeczy. Okej. Okay. Ile to będzie kosztowało? Bo YouTubex to jest tak drogi, że się nie wypłacicie. Nie? kiwa, że tak. No właśnie, czyli teraz, czy aby na pewno ten wasz pomysł, to wy jesteście w stanie dowieść na poziomie zasobów, które macie. Znaczy, bardzo często okazuje się, że pomysł, który tu jest rozpisany, kosztuje 5, 10, 15, 20 razy więcej niż pierwotnie wydawało się przedsiębiorcy. I to jest chyba główny problem tego konkretnego punktu. Dlatego ja bardzo często weryfikuję, jaka jest wiedza osoby, z którą rozmawiam, czy przedsiębiorcy, z którym rozmawiam, o tym, jakie on ma te kanały i Jaki ma pomysł na to, żeby pozyskać klientów do swojego biznesu? I myślę, że to tyle. W dużym uproszczeniu jest to duży problem. Tak. I ostatnie zasoby. Zasoby poruszaliśmy cały czas, tak jak zauważyliście. Pytanie, czy je mamy? I to jest bardzo często wychodzi, że jednak niestety nie, co skutkuje tym, że cały biznes się po prostu zamyka albo powoli umiera przez lat 5, co naprawdę nie jest przyjemne. Następnie kluczowi partnerzy. To jest dla mnie. Często bardzo ważny punkt dyskusji, przedostatni, a mianowicie, kim oni są? Czy oni są w stanie, drugie pytanie, mnie zastąpić z dnia na dzień, moją firmę i sobie powiedzieć: Dobra, buduję taki dział u siebie i będę to samo robił co oni. Hmm, chciałbym to wiedzieć. Kolejne pytanie: co się stanie, jak oni się na biznes obrażą? Czy będzie ich łatwo zastąpić? Czy są inne firmy, które mogą ich zastąpić łatwo i szybko? Jeżeli nie, a to trzeba to strasznie dobrze przemyśleć, czy aby na pewno jestem na to gotowy. Czy czwarte pytanie. Nie to już mam. Kto to jest? Czy da się ich łatwo zastąpić? Co się stanie, jeżeli się obrażą, i czy mogę stanowić przyszłości, czy mogą stanowić w przyszłości konkurencję i wybić nas z naszego biznesu? Tych pytań pewnie można byłoby stać jeszcze więcej. I ostatnie, a mianowicie działania, to jest dla mnie najprostszy. Najprostszy punkt, dlatego że te kluczowe działania, które robimy, najczęściej mogą się zmieniać w czasie, możemy nimi pivotować i szczerze mówiąc, yy, szczególnie jak inwestuję w biznes, to nawet tutaj nie patrzę, bo wiem, że i tak będziemy to pewnie tworzyli od nowa i będziemy od nowa przeformułowywać, w jaki sposób te kluczowe aktywności powinny wyglądać. A na takim grubym poziomie powinniście wiedzieć, że na przykład produkcja to będzie wytwarzać, pakować i wysyłać. To będą dla nich na przykład kluczowe aktywności i pozyskiwać klientów. I teraz pytanie, czy jest to znowu obsłużone na poziomie resourceów. Zasobów? I do tego wszystkiego, jak się okazuje, warto nałożyć jeszcze kilka pytań ogólnych. Pierwsze, jaka jest strategia tego całego biznesu? Czy on ma generować zysk tu i teraz, czy ma być sprzedany w przyszłości? I tak na przykład bardzo często spotykam się z firmami usługowymi, wymyślonymi tak, że one mają być sprzedane w przyszłości. Pytanie, czy będzie miał kto je kupić? Czy to jest firma usługowa z sektora nowych technologii, bo wtedy być może tak. Czy jeżeli to jest firma usługowa i nie generuje zysku tu i teraz, ja bym nie chciał. W sensie nie wchodziłbym w taką firmę. W przypadku produkcji, dystrybucji i wszystkich innych biznesów również trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest nasza strategia wyjścia z tego biznesu i czy w ogóle planujemy wyjście. Drugie pytanie. I ono będzie bolesne, natomiast dla mnie jako inwestora jest cholernie istotne. Czy te osoby, które za to odpowiadają, to są mistrzowie świata i egocentrycy? I to się bardzo czuje w komunikacji z nimi, to znaczy, no, panie Szymonie, tutaj rozważamy pana dołączenie do projektu i jak pan się bardzo postara, to być może pana do niego zaprosimy. Natomiast no, nie ukrywam, że my tutaj mamy wszystko, no jakby my wiemy, jak pozyskiwać klientów, wszystko wiemy, to jakby to pan musi się postarać. No i ja wtedy mówię, że absolutnie tu szukacie innego inwestora nie mnie. To powinna być rozmowa z poziomu partnerskiego i nie inwestuję w tego typu firmy i też statystycznie widzę w rynku, że wcale nie jest to tak dobre. Potem czy mamy osoby, które zajmą się uwaga, Jedna wytwarzaniem, druga sprzedażą, trzecia finansami. Wszystkie te zdrowe firmy, które znacie na rynku, mają człowieka od tej części, człowieka od tej i człowieka od tej. I ja oczywiście zaprzeczam temu, ponieważ otworzyłem biznes sam, natomiast sam świadczyłem własną usługę, sam ją sprzedawałem i sam policzyłem. Jak to powinno wyglądać finansowo? Czy, jeżeli macie kompetencje z tych wszystkich obszarów, świetnie. Jeżeli nie macie, to naturalnie musicie w jakiś sposób zdobyć je z zewnątrz i zaangażować je do swojej firmy, chociażby w osobie inwestora. Ja, ja konkretnie pytam jeszcze, czy ja jako inwestor wnoszę jakieś value proposition dodatkowe tutaj, czy wnoszę jakieś value proposition na poziomie kanału dotarcia, czy moja firma też coś wnosi do tej grupy i czy ta firma wnosi coś do mojej grupy, do samego. Wise Group? To są pytania, które są dla mnie ważne. I teraz uwaga. Chciałbym zakończyć ten odcinek apelem. Bardzo dużo jest treści w internecie o tym, że ktoś strasznie chciał i założył biznes i potem miał biznes i było fajnie. I oczywiście to jest prawda. Natomiast my jako firma doradcza widzimy to, co się dzieje w tym tak zwanym międzyczasie. Między sukcesem, a tym jak oni startowali. Oczywiście oprócz tego, że Większości porażek nigdy nie zobaczycie, bo nikt nie chce o tym nagrywać wywiadu, albo mało kto chce o tym nagrywać wywiad. To kiedy ktoś osiąga sukces nie rozumiejąc wszystkich tych rzeczy, startując, to jest bardzo duża praca. I oczywiście, że można to zrobić. Ale tak jak widzicie, bardzo wiele rzeczy można zaplanować, zanim zabierzemy się za biznes, i oszczędzić sobie lata często naprawiania swojej firmy na tym etapie, zanim kiedy, kiedy ona się w ogóle rozpocznie, żeby dobrze przemyśleć swój model biznesowy. Tak jak widzicie, tych pytań jest dość dużo. Możecie sobie puścić ten odcinek od początku. Mało tego, ja nawet nie zadałem wszystkich pytań, które o model biznesowy można zadać. Zadałem wam najważniejsze, te, na które sam zwracam uwagę. Natomiast to właśnie teoria, którą tak na YouTubie się... Nie docenia chyba, tak mogę powiedzieć. Większość historii wzrostu biznesów to są historie, że ktoś coś zrobił, dał radę, pokonał jakieś wewnętrzne demony, a nie historie o tym, że ktoś studiował model biznesowy przez dwa lata. To nie byłaby zbyt ciekawa opowieść. Ale ja Wam mogę powiedzieć, jako konsultant i właściciel paru film, że większość tych filmów, które odnoszą bardzo duże sukcesy, właśnie na tym poziomie są do bólu przemyślane. Do czego Was serdecznie tym odcinkiem zachęcam. Chyba długim odcinkiem. Ile trwa? 38 minut. Masakra. Strasznie długo. Nie wiem, ile teraz jest minut na, na, na tym, na odtwarzaczu, ale no właśnie. Zachęcam Was do nauki. W ostatnim materiale, gdzie opowiadałem o książkach, yy, które polecam, znajdziecie co najmniej dwie książki, które akurat w tym temacie mogą Wam pomóc. I zresztą Pan, który jest autorem, Business Model Canvas napisał, czy współnapisał obie te książki. Serdecznie Wam polecam tamten odcinek, a w tak zwanym międzyczasie, jeżeli doceniacie wysiłek, który wkładam w budowę tego kanału, koniecznie zostawcie komentarz. E, dzięki temu ten materiał dojdzie szerzej. I też akurat w tym przypadku, być może zapostujcie o nim w social mediach, być może wyślijcie go komuś, kogo znacie. Niech dobra wieść się niesie. I niech się to trzyma, dobry przekaz leci. A ja Wam się kłaniam nisko i serdecznie Wam dziękuję, że dotrwaliście aż tutaj. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Cześć.